Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj kolejny filmik dotyczący tematu, który już w jakiś sposób poruszałem. Mianowicie chodzi o tłuszcz wewnętrzny. Współczesna endokrynologia tłuszcz wewnętrzny traktuje jako dodatkowy gruczoł dokrewny. Co to oznacza? To oznacza, że on zaburza w ogóle produkcję leptyny, to jest taki hormon, który odpowiada za łaknienie, natomiast wyłączenie łaknienia i łaknienie, natomiast jeszcze dodatkowo produkuje hormon, który możemy nazwać hormonem prozapalnym. Konkretnie chodzi o prostaglandyny. Stąd też dzisiaj, kiedy ogromna ilość ludzi reprezentuje sobą jakiś stopień otłuszczenia wewnętrznego, mamy do czynienia z dosyć częstymi ogniskami zapalnymi wewnątrz jamy brzusznej. Jak wiemy, organizm gasi stany zapalne na dwa sposoby. Albo coś ulega zwapnieniu, albo coś ulega otoczeniu kolagenem, zwłóknieniu. Obydwa sposoby mają na celu jakby zamknięcie, odizolowanie tego stanu zapalnego od reszty naszego ustroju. Jednakże w przypadku tym drugim, czyli zwłóknienia, mamy wtedy do czynienia z cystami, storbielami, guzami i nikt nie wie, co się dzieje, z jakiego powodu to powstało. Otóż bardzo duża ilość tych przypadków jest indukowana właśnie przez tłuszcz wewnętrzny. Stąd też tłuszcz wewnętrzny jest naszym takim celem, a właściwie redukcja tego tłuszczu wewnętrznego, na którym musimy się skupić. Ponieważ jeżeli pod otrzewną, a wiemy, że w jamie brzusznej mamy skumulowane wszystkie kluczowe organy naszego ciała, poza mózgiem. A więc jeżeli mamy otłuszczone jelita, jak będzie wyglądała ich perystaltyka? Ludzie mówią, chyba mam zwolniony metabolizm, może coś z tarczycą. Może, ale może masz tak dużo tłuszczu wewnętrznego, że twoje jelita są uwięzione. Inny człowiek może mieć otłuszczone serce. Jeżeli ten tłuszcz stanowi czapę na naszym mięśniu sercowym, które pracuje tak, jak powiedziałem, wykonuje 100 tysięcy około, czasem więcej, skurczów na dobę, no to jeżeli ta czapa obciąża, a jest ona na naczyniach wieńcowych dodatkowo, tak, to serce wykonuje dwukrotnie większą pracę. Jeżeli twoje serce traci siłę skurczu, pojawia się arytmia, czyli dodatkowe skurcze, często skurcz, pojawia się podwyższony puls, już wiedz, że jest na to recepta, ale o tym w innym filmie. Natomiast wracając jak gdyby do problemu tłuszczu wewnętrznego, tłuszcz wewnętrzny prawie zawsze jest przyczyną czegoś, co medycyna nazywa zespołem metabolicznym. To jest 5 czynników, z których jeśli występują tylko 2, to już w zasadzie możemy powiedzieć, że osoba ta należy do grupy ryzyka wystąpienia jakiejś choroby cywilizacyjnej w ciągu najbliższych 5 lat. Proszę sobie wyobrazić, że do mnie trafiają osoby, które mają wszystkie 5. Nie jestem wróżką, nie będę im wróżył przyszłości. Natomiast jeśli masz podwyższony poziom glukozy nadczo, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, podwyższony poziom cholesterolu, szczególnie tego niskiej gęstości. Punkt trzeci, podwyższony poziom trójglicerydów. Punkt czwarty, podwyższony poziom ciśnienia tętniczego krwi. Masz nadwagę bądź otyłość, wybieraj sobie, który z tych 5 masz. Jeżeli masz wszystkie 5, już powinna się palić kontrolka, z tym należy coś natychmiast zrobić. Jeśli chcesz uniknąć udaru, chcesz uniknąć zawału, musisz coś z tym zrobić. Jeśli więc posiadasz któryś z tych elementów, czyli nadciśnienie, być może cholesterol, czyli nie chcesz brać leków na nadciśnienie do końca życia, statyn na obniżenie cholesterolu lub metforminy na obniżenie poziomu cukru lub co gorsza insuliny. Jeśli więc chcesz coś z tym zrobić, wyeliminować pewne problemy zdrowotne, które reprezentujesz, będę o tym mówił w kolejnych filmach. Przeprowadzę cię krok po kroku, jak to zrobić.